Hejka, wszyscy! Ja jestem Zosia. Witam Was w kolejnym odcinku z gry Gryteriowej w The Sims 4. Jesteśmy na począteczku jeszcze na chwilkę u rodzinki Richards, ponieważ obiecałam, że pokażę, jak wygląda tutaj góra. Nie dobudowywałam jednak piętra, zmniejszyłam troszeczkę tą łazienkę. Tutaj ma pokój otto, a tu jest pokój bliźniaczek i no to tyle, co Wam tutaj chciałam pokazać tak ogólnie, bo dzisiaj gramy u rodziny Munch. Yy, zagramy sobie teraz. U nich dwa dni, może, jakoś tak, i później pójdziemy jeszcze do Sofian, w sensie do siostry Morgan, i tam do jej rodziców, i do Josephine, w sensie córeczki, boże Sofian, tak? Yy, ona się tak nazywa, musiałam się chwilkę zastanowić. I pójdziemy może sobie jeszcze na jeden dzień Do mamy Wolfganga I do tam jego brata, dwóch braci No w sensie do tych drugich męczów Czy ty możesz jej powiedzieć, że nieładnie? Bo widziałam, że za coś jej tam Dyscyplinuj spokojnie za krzyczenie zakazanych słów Co z tego, że stoicie w burzy? Podyscyplinuj ją troszeczkę Nie dobra, wróćcie do domu proszę Bo nie chcę, żebyście tam stały na burzy Zamieniłam tutaj suszarkę na... Takie coś, w sensie takie stojące sobie do suszenia ubranek, więc Morgan możesz zrobić pranie i w ogóle tutaj troszeczkę posprzątać. A Wolfgang zająłby się swoim psiakiem może zaraz, a Mała, za ile ma urodziny? No, ona jest tak na początku dopiero. Okej, okay. a już ma ostatni etap aspiracji. Yy, właśnie, bo z teklą będzie mały problem, bo ona będzie musiała mieć pokój razem z Marceliną. Więc y, będzie to trzeba jakoś ogarnąć tam. Może dasz radę jeszcze zrobić lekcję sobie na szybko? Ona pracuje jako tajny agent? Okej. Okay. Nie przypominam sobie zupełnie, żebym ja jej to ustawiała, ale nie pasuje mi to do niej. <ścoughs> Wait, nie mam pomysłu na karierę. Dobra, niech zostanie tym tajnym agentem. A ten jest przestępcą to w ogóle. Ktoś się znajdzie za wroga. Dobra, ty, ciebie dużo ludzi chyba nie lubi z tego. O, przytulił się do córeczki. O, ciebie bardzo dużo ludzi nie lubi. Dobra, nie wiem. Możesz jej pomóc z tymi lekcjami jeszcze szybko, czy coś? O, pomóż przy odrabianiu lekcji. I jak Marcelina wyjdzie, to weź poproszę o załatwienie się psiaka, to pójdziemy z psiakiem do weterynarza. A że Marcelina już wyszła, no to idziemy z psiaczkiem. Psiaczku, możesz chwilę stać w miejscu? Proszę cię. No weźmiesz tego psiaczka do weterynarza, czy masz to gdzieś? Aha, masz to gdzieś. No a w ogóle Tekla płacze. Dobra, to się zajmij troszeczkę dzieciaczkiem. To się nie zajmiesz dzieciaczkiem, bo idziemy do weterynarza. No Tekla i Wolfgang się bardzo przyjaźnią, no to ciekawie. Dobra, pytanie, czy to dalej jest zbagowane, czy już działa normalnie. No, może się uda. O, działa, a weź se. im kamyczka, to będzie teraz twój kamyczek. U, 140 simoleonów, to zawsze coś. O, Zest przyszedł z koteczkiem, z Juzią przyszedł, ojoj. Y I się nie zbugowało, w ogóle wzięłam drogie leczenie. To było bardzo głupie, bo nie mają pieniędzy. Dobra, czy z teklem jest wszystko w porządku? Chyba tak. Możesz się przytulić i porobić głupie miny. Potrzebujesz czegoś do pracy? Niezbyt. Gdzie jest psiok? Psiok jest tu. Jeszcze z psiokiem się później możesz pobawić. Ale czemu ty padasz, psiok? Kto ci pozwolił padać? Co? Ojeju. Mała dorosła. Mała jest ruda. Ojoj. Mała jest ruda. Ale fajnie. Miałam nadzieję, że będzie ruda. O, i będzie rezolutna, jeśli dobrze kojarzę tą cechę. Że tak jest, to idziemy jej przynajmniej włoski zmienić, bo tak średnio, żeby w dredzikach biegała. I ma zielone oczka po mamie. A ty też masz zielone, czy twój tata też ma? Myślałam, że będzie miała szare. Mm, dobra, no to nie będzie szarych oczek, bo tutaj nie będzie więcej dzieci. Ja się na to nie godzę. Ale ma wysokie czoło strasznie. Wygląda przez to. To przerażająco. Coś z grzywką jej trzeba znaleźć. Chyba, że taki jak kiedyś mam, miała jej mamusia. Okej, okay, warkoczyki chyba są spoko. Dobra, więc yy, ubrałam już tekle. Ma też jakieś tam rzeczy powstawane dla dzieciaczków. Do jedzonka. Tutaj w ogóle musiałam powyjmować niektóre rzeczy po prostu z tego pokoju, bo no jest za mały. Dobra. Wolfgang może byś dał jedzenie tekli, na przykład mus jabłuszkowy. A powiedz, że nie wolno pić skałuży i może to wytrzyj. Oj, ohoj! Ale słodko prosi o jedzon! Oj, 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 oj! No, się... Nie mogę, nie wolno błagać o jedzenie psiaczku, ale robisz to przeuroczo. Błagaj psa, żeby przestał błagać o jedzenie. Genialne. Czy tekla dostała... o, dostała projekt, okej. Okay. Cię? Tu jest trochę miejsca, okej. Okay. To może nie niesumiennie, tylko rzetelnie może sobie popracuj. I może mama by ci przy tym pomogła. A tata się zajmie twoją młodszą siostrą. A ty wyjmij małą i nie wiem, czego się pouczysz może. Co ty zrobiłeś? A bo to jest jako domek dla lalekiego popsuł. Dobra, weź się, przytul. To Porząd jest szczęśliwy, że popsuł domek dla lalek. No, przecież straszny człowiek jest z niego ogólnie. Kocz małego dziecka i nagle jest spięty. Nie wiem, co on może porobić. A, zbagowałyście się, okej. Okay. I może by tak troszeczkę małą dramkę zrobić, bo ten już rozwalił domek dla lalek i wydał za dużo kasy na leczenie psiaka. No to można by było go. Na niego pokrzyczeć troszeczkę. No i oj, bawi się z tatusiem. ogóle jest gorąco, a wy macie ustawiony termostat na cieplej. Hmm, ta potrzebuje zabawy, dobra. Skorzystasz, rozwiesisz, zrobisz się jakąś kolację i poglądasz sobie telewizję. O, zrobiła projekcik, no i fajnie odpowiedzialność. Jeszcze jej podrosła w ogóle. Jakie ty masz te? A odpowiedzialność masz bardzo wysoką i empatię masz bardzo wysoką. To <laughs> jeszcze się... No, czemu ty narobiłaś sobie w pieluszkę? Bąbelek. Ale dobra, Wolfka, Wolfgang będzie siedział teraz przed telewizorem i nic nie robił takiego produktywnego. O Boże, kiedy dorosły dorosnę chce zostać ninżą, co muszę zrobić, żeby zacząć się przygotować do wymarzonego zawodu. Zacznij ćwiczyć sztukę skradania się, oczywiście. A, to tego animacja jest troszeczkę zbugowana, ale... Ale wiszą ubrania, Wiszą. No właśnie. Dobra, mała, ty byś odrobiła sobie pracę domową i pomogła może troszeczkę mamusi ze sprzątaniem. Ale chyba tylko to możesz posprzątać. No dobra, to zawsze coś. Chyba, że może jeszcze pranie byś zrobiła z jednego tego. Albo to się wieczorkiem zrobi. Coś się pomyśli. Może nie zmywaj, w sensie bądź niemiłym facetem, czy coś. Masz być taki wredny, bo chyba nawet jesteś... No właśnie, jesteś wredny. Więc po co masz zmywać jakby... Nie wiem, czy to jest jakiekolwiek... Czy to, że jest wredny, jakkolwiek się wiąże z tym, że nie będzie zmywać. Ale no, dobra, Weź sobie porcję. Ojeju, myszka, możesz mi nie świrować? Będzie trzeba zmienić małej pieluszkę. To jest, czemu nie możesz... Oglądaj telewizję. No właśnie możesz oglądać. Ojoj, malutka. Oj oj, malutka! Jezu, jakie smutne dziecko. Co, jakim cudem ty w tej chwili czytasz, dziecku? Okej, okay. no dobra. A ty się znowu bawi z mało. Oj ojoj. Dobra, może przestań się z nią bawić, bo tutaj mamusia musi jej zmienić pieluszkę. Przewiń, o, dobra. Yy, tak, ty zaraz będziesz musiała iść spać, ty skorzystasz i troszeczkę pospiesz. Kurde, Wolfgang, czy ty możesz się mnie słuchać czasem? Masz nie sprzątać, twoi dzieciak ma to zrobić Ty nie wiem, co możesz zrobić Nie mam dla ciebie pomysłu żadnego Nie masz naprawiać domku Twoja baba się mieć się za co opieprzać Właśnie, może teraz się troszeczkę pokłócicie Podłe, kłódź O metody wychowawcze Ale masz tego nie naprawiać, no Bądź złym Czemu ci odpowiedzialność wzrasta? Przecież Jest, jesteś już dorosły Wolfgang, co ty odwalasz? I weź tam się jeszcze kłóć o karierę, bo jest przestępcą i tak nie można. Ale może schowaj ten parasol. No nie, tak przy dziecku będą się kłócić. O nie, jakie wkurzone. A tak ichnęła. Mają się kłócić takich, a nie, ona jest chora. A nie kłóciliście się, no? Czy wy możecie się mnie słuchać? Naprawdę robią bardzo dziwne miny podczas kłótni. Co się stało? Strach przed piorunami. Dobra, weź tutaj obejmij czule dziecioczka i poczytaj mu do snu. Dobra, Wolfgang, co ty na to, że śpisz dzisiaj na kanapie? Ty jeszcze sobie weźmiesz prysznic i też idziesz spać. Ty się mnie nie słuchasz, bo miałaś to posprzątać. I dopiero iść spać. Co tu się w ogóle. Tak w kółko chodziła. Chore. Jezu, w ogóle. Ale się bagują te simy coś dzisiaj. Nic nie umiałam dobrze zrobić. No joj, i poszła spać z Wolfgangiem. Co tam dostałeś? Pewno się czujesz zraniony. Uraz pokłótni. Wolfgang i Morgan mają yy, pewne niezałatwione sprawy. Konflikt nadal nie został rozwiązany i atmosfera jest dość napięta, a przynajmniej tak sądzi Wolfgang. Okej. Okay. Chyba, że yy, pokłótni stwierdzi, że będzie miły i to naprawi. Ale dalej będzie spał na kanapie. Tylko, że pies mu zajął. Oj, oj. Bo ty zaraz do pracy idziesz. Boże, jesteś padnięta w ogóle. O, nie, nie, nie. Nie ma błaganienia. Jakiś kamyczek znowu. W to jednak spoko sprawa jest. Jeszcze gdzieś jest jakiś kamyczek? Nie ma. Dobra, Morgan, ty chyba musisz wstać do pracy. A, a ty sobie ponarzekasz na to... Dobra, nie. Ponarzekałeś, że jest kałuża. To nie znaczy, że musisz ją od razu ścierać. A Morgan popracuje ciężko. Po raz drugi wyrzucasz śmieci w ogóle. Oglądaj sobie jakiś film może. Jak Niunia? Ojoj! Z Njunią jest źle. Dobra, Wolweng. Zostaw wszystko. Niunie trzeba pouczyć korzystania z nocnika i dać jedzenie. Na przykład jogurcik. nie olałaś... O, olałeś jej Dobra, no. Daj jej na razie jogurcik, ale tak będziesz musiał ją pouczyć dzisiaj troszeczkę. Choć troszeczkę się zajmij dziecka. O, poczta. O, rachunki. Na szczęście nieduże. Ojoj, ci spodobało jej się. W sensie, nie chce się uczyć. Tanowcze? Czy surowe? Weź surowe. O, empatia jej wzrosła. Okej, okay, ale się nie lubią. Czemu jej empatia wzrosła, jak ten na nią nakrzyczał? Nie, oni nie mają wanny, żeby myć todlera Upsi. Musisz jej znowu dać żarcie. Tym razem płatki zbożowe. To też brzmi dobrze. I może wyjść na długi spacer z psem i zapomnij o niej. To jest plan. Prowadź... O, krótki spacer, klikam Masz iść na długi spacer. No i elo. Zostawiamy dziecko. I teraz ona będzie musiała wyjąć małą. Wyjmij. I znowu dostanie Wolfgang opieprz za to, że stawił dzieciaka. Wzięłabyś sobie prysznic i pooglądała coś w telewizji. Dobra, dzieciak, co z Tobą jest? Yy, ty chcesz spanku? No to, mamusia, poczytaj małej troszeczkę i weź sobie jakieś resztki. Ojeju, jaka wkurzona. Nie dziwię się. A mała, jak sobie będzie oglądać? Chyba jednak nie będzie oglądać. To może sprzątnie. A będzie oglądać. Ale no, poglądaj. z córką troszeczkę może. Zaraz pójdziesz spać. A ten też jest zmęczony. Dobra, jak wrócisz, to pójdziesz spać normalnie w łóżku już dzisiaj. A, to nie pójdzie jednak spać, bo musi iść do pracy. To wróć może do domu już. Kurde, chciałam porobić dramki, ale no zagram tutaj tylko dwa dni, no. Bo na inne rodziny jeszcze trzeba iść. Ty, to póki ten jeszcze nie poszedł do pracy, to ty weź go jeszcze tam skrzycz za to, że... Zostawił dzieciaka samego, podłekłuć się, metody wychowawcze. Plus jeszcze nakrzyczał na dzieciaka. O życzliwość i o co tam jeszcze możesz. I potraktuj go o ziemble. Jeszcze nie zapłacił rachunków. I jeszcze spóźnia się do pracy. No co za człowiek do pracy? Ty się ogarnij i idziesz spać. No okazałam ci się do pracy. Wolfgang. Proszę cię. O. I wrócił. No mało zarobił. Dobra, powiedzmy, że żona ci pozwoli spać ze sobą w łóżku. Boże, w ogóle porównanie tego, jak w jakim oni, w sensie w jakim Morgan mieszka w małym domku, a w jakim domu mieszka jej siostra. A w ogóle nie mówiłam wam, chyba tutaj zmieniłam, teraz tutaj jest taki pokój mm, do umiejętności, bardziej tutaj jest sypialnia Dominika i Mojry, bo żeby być bliżej wnuczki, żeby się nią zajmować, bo... Jeśli wiecie, albo jeśli nie wiecie, no to jakby rodzice mają średnio, w sensie tak średnio się zajmują tą Josefin. No, Sofia się stara, Sofian, ale jednak no, Sergio nie lubi dzieci, więc w ogóle się z morganem nie lubi. Ojeju, piękne po prostu. I ma romansik z Luną, ale no to tam. Dobra, co wy możecie porobić? Ty chcesz pisać utwory, czy ty umiesz już? Na czym ty możesz już pisać utwory? Ja bym chciała, żebyś na gitarze pisał. Józefin jest głodna i właśnie korzysta z pieluszki świetnie po prostu. Dobra, umyj ją może. Nie umyjesz jej? Czy schody się popsuły? Aha, czyli w tym domu są popsute schody, dobrze wiedzieć. A to jest teraz niejako pokój, ale dobra, no. Chyba teraz będzie mogła normalnie wejść po tych schodach. No i może wejść po schodach. O! To było szybkie! Nawet nie musiała nigdzie podchodzić. To dziecko jest serio umyte. Nie, to dziecko trzeba przewinąć. O! To weź się, przewin, może. Tylko teraz ona zlezie na dół, a moje rozprzedaje ten plony. Czy możesz w ogóle iść do pracy? Bo ty, tak na dobrą sprawę, nic z tymi roślinami nie możesz robić. Dlaczego? O, te się w ogóle pojawiły teraz nagle, to weź to też sprzedaj. Ale że tatuś się zajmuje małą? Poczekaj chwilę, kurde. I czy ktoś się przewinął w końcu, czy niezbyt? Chyba tak, no dobra. No to dostanie jeść. A w ogóle to Sofian, garderoba, ma nowy strój, bo znalazłam tą sukienkę troszeczkę w sensie podobną do tej, która nie działała. I no, ma sobie taką sukieneczkę. Boże, zostawcie to dziecko w spokoju. Mieliście się nim nie interesować. Wszyscy lecą do dziecka nagle. Co ci jest? Skwar. Ojeju, no to wyłącz termostat, skoro Ci przeszkadza. A ty zostaw Bachora. Bachor sobie musi zjeść na spokojnie. Proszę go nie ruszać w tej chwili. Za ile ty masz urodziny w ogóle? A za długo jeszcze? To może byś się pobawiła lalkami chwilkę. A. Twój tatuś wyszedł i teraz będzie ci przykro. No cóż, tatuś będzie pracował ciężko, bo chce dużo pieniędzy mieć. Mamusia, Boże, babcia wyszła i mamusia też wyszła. Dobra, zostałaś sama z dziadkiem. I idziesz się pobawić, dobra. Tup, 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 tup. Mały bobo, tup to. Możesz później pobawić się jeszcze w basenie z piłeczkami. Dlaczego nagle im odjęło 11 tysięcy? U Fengów przecież też tak miałam. Nie ma tak. Oni mieli jak tak 17. Nawet... 18 tysięcy. Czemu im tak nagle odjęło kasę po prostu. To nie ma sensu. Weź, dziecioczka i weź go... To będzie w przyjaznych. Jakieś fiszki. O, ucz mówić na przykład. A weź ją ten. Adoptuj z obowiązkiem opieki. I teraz masz do niej wychowawcze. O, to naucz słowa, przepraszam. Czemu ty w ogóle czujesz pewne? A jesteś śmiały, okej. Okay. O i rozstrzyganie konfliktów jej idzie. Ale później musisz skorzystać z nocniczka. Najlepiej już skorzystać z, nocni z nocniczka malutka. No nie, i ona teraz zostanie sama? A czemu nie... A, bo jest służba. Okej. Okay. A tej dalej leci, że rozstrzyganie konfliktów się uczy. No to nieźle. Ale zaraz i tak narobi bałaganu. Raczej ona według mnie ma być... No, możesz robić bałagan. Ona ma być takim troszeczkę rozwyższonym dzieciakiem. Więc możesz robić bałagan, możesz pokrążyć. Zachowuj się niesmacznie, możesz beknąć na przykład. I teraz... Podejdzie tutaj tatuś, powiedzmy, bo ja chcę, żebyś ty dyscyplinuj surowo. To jest krzycz, a to jest poproś. Nie, no, to będziesz na nią krzyczał. Ty nie lubisz dzieci, więc pokrzyczysz troszeczkę, dobra? Kilka skrinków zrobione. Oj, oj, biedactwo, płacze. Jeszcze od tego jest pannięte dobra? Babcia się tobą zajmie i babcia ci poczyta, że tak się zapytam. Yy, zostaw dziecioka. Ty sobie oglądaj film, też sobie możesz coś pooglądać Oglądaj film z... o, możecie sobie razem pooglądać film Tak, żeby było słodko i uroczo Mimo, że twój mąż macizie na boku Ale ty byś z nią usiadł, no No nie usiądzie, no dobra, to niech stoi No, gadają sobie O, możesz go płaskotać, możesz go pocałować Troszeczkę się yy, sobą zajmijcie No, aż się żeście rozwiercili to mam dla was propozycję, możecie iść do łóżka. No ale nie tak miałeś iść do łóżka. jej a ten jest znudzony. Dobra, weź ty sobie ćwicz dalej. Ale dlaczego ty nie zjadłaś, mojra Weź ty się zastanów nad swoim życiem troszeczkę. Przydałoby się, żebyś zjadła. Jeszcze ty też nie pójdziesz zjeść, no. Czy wy się możecie zacząć mnie słuchać choć troszkę? No a ten sentyment sobie bił. O, z Josephine. O, z otwartymi ramionami. Dominik czuje prawdziwą więź z nowym członkiem rodziny. Simka o moim imieniu Josephine. To się nazywa ciepłe powitanie, ale ona tu już była długo, a że on ją adoptował. Dobra, no dobra. W sensie nie adoptowała, a po prostu jakby też może ją wychowywać, nie tylko rodzice. Chociaż kurde. Ta też potrzebuje zabawy. No to weźcie też się troszeczkę, bawcie. O, premiera te. Boże, Telewizyna... telewizyjna premiera sezonu. Co tam, a idziesz jeść? To może najpierw byś yy, się troszeczkę ogarnął, a potem dopiero poszedł jeść. I czemu wszędzie są burze? Boże, czemu to lato jest takie burzowe? Ojo, oj, dziecko jest głodne. Yy, jak tam? Dobra, Dominik, to wstaniesz. Dasz Josefin groszek. Potem sobie się tutaj ogarniesz troszeczkę. I sam sobie weźmiesz coś do jedzonka. A ten zepsuł. Dobra, służba przyjdzie naprawdę. A jeszcze Sofian idzie za około godziny do pracy. Ty idziesz. Nie chcę mi się tobą zajmować. Dobra, Sofian, możesz wstać i nie wiem, co zrobić. Niezbyt cokolwiek potrzebujesz. Ogólnie ty i. Ty możecie zrobić test ciążowe. Tak na wszelki wypadek, bo się boję. Dobra, idź zrobić też. Sofian. Okej, okay, nie są. A to jest przykro. Ona. Ja, wydaje mi się, że niezbyt lubi dzieci. W sensie nie wydaje mi się, że jest osobą, która lubi bachorki. A Dominik by mógł wyjąć małą jeszcze z końca. W sensie z końca, no, z. Krzesełka. To tak, Josefine, co by można było z nią zrobić? To może obejmij ją czule i fiszki ucz podstawowych potrzeb. Mogę teraz Mojrą też adoptować. O, dobra. Adoptuj z obowiązkiem opieki. Boże, wy zaraz starzy będziecie. Ktoś się wtedy małą zajmie. A w tym możesz się jeszcze pouczyć, mówić. Zajmuj się nią trochę. W ogóle to miałeś jej robić fiszki? W końcu i nie robisz fiszek. Proszę tej się ogarnąć. O 5000 rachunku. To zapłacisz od razu. Co ci tu brudno? Dobra, dzieciok. Dzieciok, dzieciok, dzieciok sobie może skorzystać i kształtami się pobawić. A potem lalkami. Dzieciok chce strasznie dużo interakcji z dziadkiem. Obejmij i poproś o fiszki. O słodko. Co ty byś mógł zrobić? Może pranie zrób? Aha. Ta w ogóle włączyła pralkę. Jak on był w trakcie wkładania tych rzeczy do pralki. O, jest wredna. Świetnie. A to już wiemy. Znaczy, ja wiem. Chodźcie, nie wiemy, bo przecież Max się z nią kłócił. To było na odcinku. Przez chwilę myślałam, że Malcolm się z nią kłócił, ale nie, to był Max. Już pamiętam. A może by tak Sergio wybrał się na spotkanko z swoją kochanką? To jest plan. Może Klify? Takie. Ustronne miejsce się bardzo by przydało. Tylko, że pogoda jest straszna. Dobra, wydaje mi się, że on tutaj yy, przylazł tylko po jedno. Więc szybki krzak i wracasz do domu. No, szybki krzak miał być. O, teraz go zapraszam. Dobra, to idziemy na randkę z Luną. Co z tego, że właśnie się spotkali. Dobra, no to może romantyczne, pochwal wygląd, coś, coś. Dobra, ja bym wam radziła. Usiąść razem tutaj. O nie, tu jest Mila. Oni nie mogą flirtować, jak tutaj jest Mila, bo przecież może wygadać Sofian. Chyba, że. Dominik tu jest! O nie! O, o, o ja mam plan. Ja mam plan. Romantyczny. Pocałuj. Ja wiem, że Dominik na to nie zareaguje, ale okej, okay, i. Uznajmy, że no, jednak zareaguje. Wykrzyż zakazane słowa. Płódź się o politykę, nie wiem o cokolwiek. No w sensie no musi go troszeczkę opieprzyć. I go, bo jednak całował się z inną babką. Jak ma żonę. I obraź jeszcze go. I wykrzycz zakazane słowa. No, żebyście się troszeczkę bardziej przestali lubić. No, no dobra, już są na znajomości, nie na przyjaźni. Koro są na znajomości, nie na przyjaźni. To, to, to... Dominik fajnie by było, jakby wrócił do domu, tylko nie zrobię tego, jak jest randka. Ale no... Ten i tak jest rozplircony, więc i tak znowu w krzaka. Się zrestowaliście, ale pójdziecie? Pójdziecie, okej. Okay. Oj, i się randka skończyła. Dobra, teraz wrócę do domu. Dominik powie Sofian, co widział. I teraz pytanie, czy Sofian uwierzy swojemu ojcu, czy swojemu mężowi? Dobra, Sofian, ty mi powiedz. Dobra, to się zrobi tak, że mm, po pierwsze to wejdźcie sobie wszyscy do salonu i Moira... Może by się małą zajęła. Oj oj, malutka jest głodna strasznie. Więc... Tu, 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 tu. Opieka... daj jedzenie. Dobra, czy wy możecie tutaj podejść, proszę. Dobra, i teraz tak, Dominik. Ładnie proszę tutaj ponarzekaj na deszcz, nie wiem. Po prostu żeby ponarzekał jej na coś. Wyrzuć to z o, wyrzuć to z siebie, pasuje idealnie. Dobra, i teraz jakby przyjdzie ten i. Też weź wyrzuć to. Albo ponarzekaj na problemy, o. Kurde, ona ma chyba równą z nimi relację. Kurde, no wydaje mi się, że bardziej by ojcu uwierzyła. Szczególnie, że ten jest taki wkurzony troszeczkę. To weź się z nim kłóć. O, wszystko. Wykrzyż zakazane słowa. Oni muszą porozmawiać. Ty, Dominik, tam idź sobie coś zjedz, może. Dominik, ale nie masz tutaj siedzieć. Dobra, teraz pytanie: jak oni bardzo się nie lubią? No dalej mają wysoką tą relację. Dobra, weź, spróbuj. Nie, ty też się z nią kłóć. Dobra, tam. Co tam? Będzie ją próbować przepraszać. Krzycz na nią i w ogóle. No potraktuj ją o ziemble. O no nie, zasmucenie ma. A, ta się w ogóle skupała właśnie. Ojeju, ja tam próbuję jakieś dramki robić, a ten dzieciak przeszkadza. Wykopią. W wykopią? Boże, wykąpią. A, 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 Dominik, nie wiem. Idź sobie postój tam w pokoju. Oni są teraz zajęci. Okej, okay, oboje mają do siebie zasmucenie. A on mówi tym takim flirtującym głosem. Dobra, skrzycz ją i potraktuję zięble ją znowu. Okej, okay, już, już. Już wam się zresetowało. To może byś sobie wzięła jakieś resztki? No to tak myślę, że tak średnio, żeby dzisiaj ze sobą razem spali. Też byś jakieś resztki. No i raczej nie chcesz się tym dzieciakiem zajmować. Dzieciak się zajmie sobą sam. On... Ogarnia życie. A, bo już jest trzecia w ogóle. No to znowu była troszeczkę dramka, ale zaraz trzeba się przełączyć. Właśnie, rozwal domek dla lalek. O, zrób to. To jest coś, co byś mógł zrobić, jakbyś się wkurzył. Ale mała się teraz z tym bawi. Czekaj. Mała, przestań. Baw się tutaj tymi i rozbij domek dla lalek. I jeszcze nakrzycz na dzieciaka. Mm -mm -mm -mm. Podłe. Zniszcz marzenia. O Boże. To mi bardzo pasuje do Sergio. Czy... To by było fajne, jakby było jakieś odczucie co do niszczenia marzeń. Tam weź się jeszcze, powiedz jej coś niemiłego I bądź dzisiaj złym tatusiem. A za to mamusia ją obejmie i podłe skrzyczy jeszcze raz swojego męża. Miałaś ją przytulić, obejmij czule. A ona tak już krzyczy. Ojoj, tu lasek. No dobra, to serdziej spać. Nie będą spać dzisiaj razem. Dzisiaj spać, a ty to napraw. Jest szósta, więc mogę iść do kolejnej rodziny. A tutaj sobie wrócę i, jakby ja tą dramkę jakoś tam. W sensie nie będę robić jakoś bardzo dramki poza odcinkiem, ale coś wymyślę sobie tam, żeby pograć. No i tutaj mam zagrane dwa dni, więc nie wiem, zagram jeden może, bo nie mam. Pomysłu, żeby grać więcej. W sensie jakoś tak średnio mi się chce dzisiaj coś. I może Gunter by sobie znalazł babę, no bo tej Lukas ma Billy swoją, ale to jest ym, tylko chwilowe, że tak powiem. Yy, I no tłumaczyłam to już raz, że to jakby ona czuje do niego to tak mocno, a on nie czuje do niej. On to traktuje bardziej jako przyjaźń. Okej, okay, dobra to kogo ty tutaj znasz? Bo ogólnie to sobie pomyślałam, że Gunter... Czemu ty gotujesz ciągle? Co ty robisz, człowieku? Że Gunter mógłby być z Majkę? Chyba tak to się czyta? I no, mogliby być razem. To by było chyba spoczko. Więc wy jesteście razem w jakimś klubie? Jesteście w awangardzie razem. Ty idziesz dzisiaj do pracy za dwie godziny. A o której wracasz? O 16. To jak wrócisz, to zrobicie sobie spotkanko klubu i spróbujesz z nią troszeczkę poflirtować. A Lukas. Lukas, Lukas, Lukas. Co może Lukas porobić? To jest dobre pytanie. Do szkoły nic nie potrzebuje. Dobra, nie wiem, Lukas niech robi co chce. A to jest zawstycona, oh Boziu, Czemu? Jest ręczny komentarz, kontakty towarzyskie, okej. Okay. Mogę jeszcze do pracy? Nie, a i w ogóle tej basem zrobiłam. Też nie mówiłam, że zrobiłam basen. A, zrobiłam basen. O, tam jakiś huk w ogóle poleciał. Poproszę o dodanie otuchy, o. I możesz objąć czule swojego najstarszego synka. Tuli! Wychowawczy dostała za objęcie dorosłego faceta. No świetnie. Już nawet nie może go wychowywać, ale dostała wychowawczy. Podziel się sekretami miksologii. Co musisz dosypać drinka, żeby laska była twoja. <grychowawcze> A, No i to tyle Ona nauczył się miksologii troszeczkę Dobra, y, Lukas, ty sobie Ucz się pilnie I Gunter Pracuj ciężko A z Milą znowu nie mam co zrobić Ona no, ma pracę dopiero za 7 godzin Dobra, nie wiem, zadzwoń sobie do Gavina, Porozmawiaj Z Erikiem sobie porozmawiaj Z Luną sobie porozmawiaj Z Urlkę Sobie porozmawiaj, nie wiem z kim jeszcze Z Katariną Pogadaj sobie z ludźmi trochę. A, ten tiemy przyszły. Zatrudnij złotą rączkę, żeby ktoś to naprawił. O nie, co jest? Mokre ubrania. Co? Nikt nie idzie na żadne studia. Lukas może pójdzie. Tak myślę, że mógłby pójść. Tylko nie wiem jeszcze na jakie. Chyba jakieś artystyczne. Najbardziej by mi pasowały. Bo on maluje. Może byś sobie kogoś tutaj zaprosiła? <laughs> oj, 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 ona Morgan nie lubi. No kurde. Może... Kogo tam masz z klubu? Hugo i jakie jeszcze? Sława? Dominika. Może zaproś sobie Hugo, żeby przyszedł? O, do niego się często do domu wbijasz. No jestem ślepa. Gdzie jest ten Hugo? A tu jest Hugo, okej. Okay. Zaproś. A ona i tak za godzinę idzie do pracy, okej. Okay. To pograjcie sobie... A, nie, muszę poczekać, aż on... Boże, jaki wkurzony. Aż tak nie wyrabia z bliźniakami. Próbuj go uspokoić może i graj z Hugo. Uuu, Lukas przyszedł z Billy. Okej, okay. gdzie jest ta Billy? Tu jest Billy. To możecie... Powiedzcie jakąś legendę miejską i ogólnie przyjazne. Gadaj zainteresowanie jak z nią może. Ponarzekaj na pochmurną pogodę. I jeszcze poszlibyście sobie patrzeć po prostu w chmurki. A potem od refleksji. Co? Lukasz powinien zacząć myśleć o kontynuowaniu nauki. No i pewno pomyśli, no, tylko jeszcze ma trzy dni. Dajcie mu spokój, jeszcze ma czas. Skorzystaj i odłóż. A Potem coś do zabawy to możesz sobie pograć na komputerze. O, dobra. Mila, do pracy biegnij. Ten jest flirciarski. Dobra, to możesz ją tam... Pocałuj ją w policzek. O, to jest takie nie za mocne flirtowanie czy coś. Bo jesteście flirciarscy. Kusi, żeby coś tutaj pokminić, ale no... Ja tutaj sobie wymyśliłam, że on nie do końca do niej coś czuje. Więc tak średnio, żeby... Zaraz szli do łóżka albo coś A w ogóle, bo Kunter miał robić spotkanie klubu To idziemy Plan jest taki Popraw jej humorak Porozmawiaj o klubie Ponarzekaj na miejscową młodzież, która obok ciebie stoi właśnie Dobra, oni tak średni już młodzieżą Już mają dwójkę dzieci Jezu, oni mają taki sam chód Dobra, oni yy, są idealni dla siebie po prostu Weź, spróbuj romantyczne. Zapytaj, czy Sim jest w związku. O, zdobyto odczucie. O, że i Milusio ze sobą. Okej, okay, dobra. Coś z tego może być. Porozmawiaj o marzeniach. Jest singlem. Poślij pocałunek, jakaś gadka na podryw i pochwal wygląd i w ogóle. Mmm, flirciarsko im jest. O, wymieńcie się numerami, wcale to nie jest tak, że znacie się już długo. O, zdobyto odczucie jakieś nowe, a to ona względem... A, mają to samo, okej. Okay. To uroczo, tylko nie wiem, czy tutaj iść tak szybciutko z tym związkiem. Wydaje mi się, że Gunter raczej by szedł tak powolutku. Wymien wymienili się teraz numerami, to troszeczkę trzeba przystopować i znowu jakieś przyjacielskie rzeczy porobić. Jeśli im by wyszło, to klub Awangarda to byłyby dwie pary, tak, nie więc troszeczkę śmiesznie O, poplotkuj o sąsiadach No przecież oni są chyba sąsiadami Tak, jest współpracownicą i sąsiadką No przecież, no bardzo mi pasuje, żeby oni byli razem W sensie są bardzo podobni do siebie Opowiedz jej sprośny dowcip, to jest plan I Może jeszcze poślij jej pocałunek Nie chcę jeszcze dawać tego pierwszego pocałunku Nie tak szybko Jej <laughs> współlokatorka przyszło sprawdzić co robi Dobra, temu się już aż gorąco zrobiło od tego gadania. To może już byśmy y y y zakończyli spotkanie i wracaj do domu. Dobra. Ogarnię się ich jeszcze na szybciutko i pójdę spanko i będę kończyć odcinek. Jaki buziak tutaj poszedł? Kurde. <laughs> odczucia Lukasa. O! Nie miał mieć takiego odczucia. On miał mieć bardziej przyjacielskie. Psuje mi to. Czy ja mogę jakoś ustalić im, jakie mają mieć odczucia. No, chyba się nie da. Ale on nie miał mieć takich odczucia względem niej. On miał się z nią tylko przyjaźnić. To ona miała na niego lecieć. Chociaż, dobra, pofigrujcie sobie. I, I tak on jakby nie będzie z nią później. Ale no, dobra. Skoro już tak oboje, jesteście flirciarscy i w ogóle, to jest w ogóle pierwszy raz miał niby czekać, więc ja myślałam sobie, że poczeka z tym pierwszym razem na kogoś innego, ale no dobra niech będzie, jak już mnie nie w każdej rodzinie było, ale no dobra niech już tak będzie i tym y, akcentem zakończę ten odcinek, mam nadzieję, że wam się spodobał, zachęcam do zostawienia łapki w górę, komentarzy oraz subskrypcji sprawdzenia wszystkiego, co jest tam ciekawe lub nieciekawe w opisie trzymajcie się, no i cześć!